Dzień dobry. No, trochę brudny obiektyw, ale życie, przeżyjemy jakoś. Niestety okazało się, że mój laptop jest nie do sklejenia. Jadę go odebrać właśnie, tylko muszę na tramwaj się przedostać. Bardzo źle wpłynęło to na mój nastrój dzisiaj, naprawdę. No i sytuacja tego typu, że odebrałem laptopa, niestety nie dało się pokleić. Ale jeszcze gościem będzie mówił, no jakby to nie było wyrwane całkiem, ten zawias, to może by się coś udało, no ale niestety... Vlogi się musiały montować i po którymś otwarciu wyrwał się całkiem. No właśnie. Teraz idę na pociąg i do Łodzi. Dzisiaj mam w ogóle dużo rzeczy do zrobienia. Ale spoko. Trochę trzeba popracować, coś tam się wymyśli. Będzie git. Czy bilet na pociąg muszę ogarnąć? Z tego, że mam 2 godziny do pociągu jeszcze, sobie wziąłem obiad na dworcu, takie gotowce. Zobaczymy, jak to smakuje. No i zielona herbatka będzie. Znudziło mnie to czekanie, pozgrywałem pliki z aparatów, także będzie montowanie w pociągu i idę po coś do picia. Jedna osoba, jeden z was w ogóle coś wspominał, że może wpadnie, więc może się jeszcze będę widział. 40 minut do pociągu. Znalazłem coś dla siebie. Znowu kuszą. Dobra, napój alesowy zakupiony. Właśnie pisał do mnie chłopak, który chce się spotkać. Muszę mu odpisać, gdzie jestem. No, nie zdąży. A w ten oto sposób przyjechałem do Łodzi i mam taki plan, który zaraz wprowadzę w życie. Hehe. Niestety mój plan spalił na panewce, ale o tym wam powiem później, jak wyszło. Dzień dobry, ja mam takie pytanko, można pana kartą płacić? Tak. To super. Relacja na żywo, co zażywają kelnerzy bato sushi. Ale co? No opowiadaj tutaj. Witaminy, 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 witaminy. Na bazę danych. A to jest dobre. Co może rowerem być? Ten rower to nie jest pomysł. Na razie.
No i taka sytuacja. O, tu jest wiecznie wesoło w tym lokalu. Kurde, deszcz pada, chciałem sobie rowerem wracać. To chyba nie jest dobry pomysł. A, najwyżej zmoknę. Życie. Nie, ale muszę wam powiedzieć, że rynek rynkiem, zdecydowanie wolę Pietrynę. O! Żeby było lepiej widać. Wróciłem właśnie od dziadków. Byłem tam parę spraw podatwiać jeszcze. Czy omówić. Wiele się nie działo w tym odcinku, więc no będziemy go kończyć. Po prostu tu u mnie na kwadracie swoją drogą. Nie wiem, czy widzieliście ten film z Rutkowskim, który gdzieś tam się po tym, jak życzenia składa na święta. Dobrze jest spędzić święta na kwadracie. Nie wiem, czy oni to zrobili specjalnie, czy nie. Ale spoko, nie? Dzisiaj w ogóle byłem taki dzień live'owy. Od razu mówię, że jak ktoś tam lubi sobie podyskutować, albo chciałby trochę więcej wiedzieć na temat mojej działalności, mnie w ogóle i tak dalej, to zapraszam na Facebooka. Dzisiaj było sporo live'ów. Dwa były na grupie, jeden był na fanpage'u wieczorem. No i tam się trochę podzieliłem moimi przemyśleniami na pewne tematy i spostrzeżeniami, że tak powiem, ale to tyle. Natomiast, no tak jak widzieliście, dzisiaj padało. Od momentu, kiedy wsiadłem na rower, to zmokłem trochę, w ogóle jeden rower był rozwalony. I tutaj mój apel w ogóle do wszystkich, którzy oglądają mnie. Pamiętajcie, że dobro publiczne to jest też wasze dobro i dbajcie o to, naprawdę, ja was bardzo proszę, dbajcie o to. To, że coś jest darmowe, nie oznacza, że można to psuć na prawo i lewo. Bo patrząc na to, w jakim stanie są te rowery publiczne w Łodzi, one są tylko rok. A powiem wam, że niektóre to jest tragedia, naprawdę. Ludzie strasznie nie dbają o takie rzeczy, a powinni. W sumie to tyle, ja się biorę za montaż odcinków. Wiem, że jest to trochę spóźnione, ponieważ wy ten film oglądacie w poniedziałek. Ja akurat świąt nie obchodzę, ale jeżeli ktoś obchodzi, to mam nadzieję, że spędziliście te święta. Już tak mogę wam powiedzieć, bo ja jeszcze jestem w momencie sobota, tak, jak to nagrywam. Ale mam nadzieję, że spędziliście te święta w miłej atmosferze, w zdrowej atmosferze, bez jakichś dziwnych rodzinnych kłótni, które potrafią się zdarzać. No i tyle. Życzę wam wszystkim wszystkiego dobrego i żeby was jeszcze ktoś zdążył zmoczyć w ten śmigus dyngus, bo jak to oglądacie, to jest dopiero 18, nie? No, jutro będzie roadvlog. Od razu mówię, dlatego, że w momencie, kiedy ja to nagrywam, jest sobota, mam tam jeden odcinek jeszcze do wrzucenia i tak w niedzielę, w święta będą daily vlogi z piątku i z soboty. Natomiast święta chcę spędzić z rodziną, bo mam tego czasu bardzo mało dla rodziny i w ogóle odkładam kamerę na bok, nie będę nic filmował. Także no, będziecie mieli roadvloga we wtorek. A w środę już i w czwartek daily, a potem jadę w trasę znowu. Także trzymajcie się, to by było dzisiaj na tyle. Może nie było zbyt ciekawie, ale wesoło. Pozdrawiam serdecznie chłopaków za to sushi. To jest tak wesoła ekipa, że za każdym razem jak tam przychodzę, to od razu mi się humor poprawia. No, także trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia w następnym daily. Na razie.